Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Gwoli przypomnienia to Solidarna Polska 10 sierpnia jako pierwsza złożyła wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu oraz informację rządu w tej sprawie. Dwa dni wcześniej wysyłałem list w tej sprawie do pana premiera, na który nie dostałem odpowiedzi. Po tym liście muszę powiedzieć, że moja skrzynka mailowa zapchała się prośbami klientów firmy Amber Gold oraz pracowników firmy Old Express, żeby ich nie zostawiać samych. Panie premierze, gdy słuchałem pana wystąpienia, to przypomniał mi się taki film Czy leci z nami pilot? Ale w przypadku pana wystąpienia to jego tytuł powinien brzmieć czy leci z nami premier? Można odnieść wrażenie, że pan premier nie chce ponosić odpowiedzialności za nic, co się dzieje w naszym państwie. Platforma, dochodząc do władzy, po 5 latach widzimy, dała zielone światło dla wszelkiego rodzaju krętaczy i oszustów. To jest przykre, ale jest to prawdziwe. Oprócz zielonego światła dla oszustów, Polska w pewnym momencie stała się także czarną dziurą dla tych obywateli, którzy zaufali państwu, zaufali panu premierowi, bo pan premier bardzo często mówił o zaufaniu i nagle ich majątki, oszczędności trafiły do czarnej dziury. Pomimo, że w Polsce w sposób gigantyczny wzrasta administracja, za pana rządów przybyło w Polsce 150 tysięcy urzędników, to jednak obywatele mają odczucie, że nasze państwo nie działa. Nasze państwo nie interesuje się obywatelami. I w zasadzie to obywatele muszą liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Pomimo także, że Polska jest liderem w krajach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o inwigilację obywateli, nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Polsce najwięcej służb pobierają bilingi od operatorów telekomunikacyjnych, to jednak obywatele mają poczucie, że nie mogą liczyć na te służby. Panie premierze, państwo powinno nie tylko skutecznie ścigać przestępców, oszustów, ale także po to łożymy ciężkie pieniądze. 10% budżetu państwa idzie na administrację publiczną. Idzie na także pana rząd, pana urzędników. Mamy dziesiątki różnego rodzaju służb, kontroli, nadzorów. Dlatego obywatele mają prawo oczekiwać od państwa, że jeśli ktoś będzie naruszał podstawowe zasady uczciwości, to państwo się nim zajmie i poinformuje o tym obywateli. W przypadku sprawy Marcina P., właściciela Amber Gold i Old Express, państwo było bezczynne przez 3 lata. Jest to system, który stworzył pan premier Donald Tusk w ciągu 5 lat swoich rządów. To system, przykro powiedzieć, ale patologii III RP. To na skutek właśnie nieprawidłowości kilkunastu organów, bo tak starałem się zliczyć, ile to instytucji publicznych mogło się tą sprawami zająć. I wyszło mi, że jest ich kilkanaście, 12 lub 13, które mogą się tą sprawą zająć. Tą sprawą się nikt nie zajął poważnie, bo wszystkie tylko jej dotykały, pisały pisemka, wysyłały, ale nikt tej sprawy nie rozwiązał, nie zajął się tym poważnie. I to jest pana odpowiedzialność, panie premierze, bo tak działa w Polsce administracja publiczna. Na skutek afery Amber Gold i Old Express dziesiątki tysięcy Polaków poniosło nieodwracalne szkody. Utracili swoje oszczędności, utracili swoje depozyty, ale też nie zapominajmy o pracownikach i firmy Amber Gold i Old Express. Tych, którzy zaufali, że firma, która ich przyjmuje, to jest uczciwa firma. I ci pracownicy obecnie także nie mają zapłaconego wynagrodzenia, nie mają zapłaconych składek ZUS-u. O nich także nie zapominajmy. A straty, które poniosły polskie lotniska na skutek rezerwacji terminali przez firmę Old Express, dotyczą kilkudziesięciu milionów złotych. Chcę też zwrócić na problem bezpieczeństwa tych wszystkich pasażerów, którzy latali firmami Old Express. Za chwilę powiem państwu o tych informacjach, które w mojej ocenie mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo tych pasażerów. I warto, panie premierze, żeby pan zapytał pana ministra Nowaka, jak to się stało, że Urząd Lotnictwa Cywilnego nie kontrolował tej firmy w tym okresie czasu.
Pan premier cały czas mówi, to nie ja. Nie ja jestem winny. To kurator, to prokuratura, opozycja. Przecież pamiętamy wszyscy takiego pilnego prokuratora. To urzędnicy. To wreszcie sami ludzie są sobie winni. No po co wpłacali te środki do Amber Gold? Mogli przecież być przezorni, mogli sprawdzić. W takim razie, panie premierze, na co pan odpowiada? Za nepotyzm, za kolesiostwo, za 150 tysięcy miejsc w spółkach Skarbu Państwa, w urzędach, w administracji? Na co pan odpowiada w takim razie? Doprowadził pan swoją polityką do deprawacji życia publicznego. A przecież jeszcze nie tak dawno pan mówił o innych standardach, o tych wyższych standardach, które pan chce wprowadzić w polskim państwie. Dzięki panu to ci złoci chłopcy od interesów, wychowani na pana propagandzie, dorabiają się bezkarnie na oszczędnościach milionów Polaków, a także na bezradności naszego państwa. Jak to jest, panie premierze, że tak podają media, że gdy firmy budowlane, które upadły, obecnie domagają się zapłaty, to nagle dziesiątki kontroli od tych firm wpadają. Niech pan poczyta internet, niech pan poczyta media. ZUS, Urząd Skarbowy, do tych firm, którym pan nie zapłacił za budowę autostrad, A2 i A4. Jak to się dzieje, że przez 3 lata do firmy Amber Gold nie przychodzi Urząd Skarbowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie sprawdza przepływów kapitałowych, nie działa wywiad skarbowy, nie działa CBA, ABW? Gdzie są pana służby? Zwykły obywatel widzi, jak jest traktowany, gdy wejdzie konflikt z władzą, z urzędem. Kilkanaście miesięcy temu internauta prowadził stronę Antykomor. Po kilku tygodniach 8 funkcjonariuszy ABW do niego weszło do domu. Skuli go, rzucili o ziemię i zabrali do aresztu. 8 funkcjonariuszy ABW. Bo prowadził stronę, gdzie podśmiewał się z pana prezydenta Komorowskiego. A jak się traktuje polskich przedsiębiorców? Tysiące polskich przedsiębiorców jest niszczonych przez aparat skarbowo-prokuratorski. W maju w Warszawie odbył się kongres kilkuset przedsiębiorców, którzy powołali stowarzyszenie Pokrzywdzeni, lecz niepokonani. Są to ci przedsiębiorcy, których zniszczył aparat skarbowo-prokuratorski. W ich sprawach urzędy były bezwzględne, działały twardo i zdecydowanie. W sprawie Amber Gold nie było państwa. Co się stało, panie premierze, że tak wiele instytucji zawiodło, tak wiele instytucji nie działało, nie podjęło tego tematu? Czy może jest tak, że obecnie w Polsce instytucje boją się podejmować interwencji, gdy wiedzą, że jest ktoś podczepiony pod obecną władzę, że jest majętny, sponsoruje polityków Platformy, daje film o Lechu Wałęsie, Andrzejowi Wajdzie, środki. Tak, to jest skandal, drodzy państwo. To jest skandal, zgadzam się. To jest skandal. Też tak uważam. Nie, proszę, panie pośle, niech pan nie dialoguje z salą. Należy więc zapytać, jakie były przyczyny braku reakcji skutecznej prokuratury, służb specjalnych, ABW, CBA, instytucji podległych ministrowi finansów. Dlaczego w tej sprawie nic nie zrobił Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który przecież bada przepływy finansowe, urzędy skarbowe, wywiad skarbowy? Jakie wreszcie kontrole podjął Old Express Urząd Lotnictwa Cywilnego? Wobec zwykłego podatnika, zwykłego Polaka, te urzędy są surowe i bezwzględne. Wobec Marcina P. i jego spółek te urzędy były ślepe, nieme, głuche. Panie premierze, zasadniczym problemem nie jest kwestia wolności, ale kwestia tego, że państwo dopuściło, że osoba 7-, 8-, 9-krotnie skazywana za te same przestępstwa założyła firmę i prowadziła tą firmę, nie mając ku temu stosownych zezwoleń. To jest problem. A nie jest problemem wolność. Pan sobie kpił przed chwileczką, mówiąc o prokuratorze z pasją, ale ja panu powiem, że gdyby w 2007 roku były wprowadzone przepisy, które ten prokurator z pasją wprowadził, to nie byłoby afery Amber Gold. To wówczas pan premier głosował przeciwko zmianie w kodeksie karnym, która dotyczyła skrócenia możliwości wymierzania kary z zawieszeniem.
Nie byłoby takich możliwości, że ktoś ma 7-8 wyroków w zawieszeniu i nadal przebywa na wolności. Ale ja mam ten projekt, panie premierze, pan może z niego skorzystać. Mam też projekt dotyczący konfiskaty mienia dla przestępców. I mamy też projekt dotyczący postępowań dyscyplinarnych dla sędziów i prokuratorów. To są projekty Solidarnej Polski złożone w Sejmie. Bardzo bym prosił, żeby pan premier się z nimi zapoznał, wykorzystał je. Bardzo bym prosił klub Platformy, żeby ich nie odrzucał w pierwszym czytaniu. Unikniecie wówczas kolejnej afery Amber Gold. Dziękuję panu posłowi Mularczykowi. Skończył pan już, czy jeszcze nie, panie pośle? No to proszę kontynuować. Przekazałem panu premierowi projekty ustaw, mam nadzieję, że skorzysta. Panie premierze, pan narzeka na wymiar sprawiedliwości, na prokuraturę. Ma pan pewne pretensje do prokuratury zarządzanej przez prokuratora generała Andrzeja Seremeta, ale to nie kto inny, ale to pan premier właśnie od 5 lat odpowiada za to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. To nie kto inny, jak pan premier 2 lata temu zarządził zmianę ustawy o prokuraturze, którą także poparł Ryszard Kalisz w tamtym czasie. Stworzyliście prokuraturę rzekomo niezależną, ale pan prokurator generalny jest tak naprawdę uzależniony od Krajowej Rady Prokuratury. Nie może zrobić nic. Nie może wszcząć postępowania dyscyplinarnego, nie może odwołać prokuratora w Cimiu Dolnym, jeśli jest podejrzany o korupcję, bo musi mieć zgodę Krajowej Rady Prokuratury. A na czele tej Krajowej Rady Prokuratury stoi pana człowiek, pan Zalewski. Więc jaka to niezależność prokuratury? No to może pana Schetyny, nie wiem. Kolejna sprawa to jest wymiar sprawiedliwości, sądownictwo. W ciągu 5 lat miał pan już 4 ministrów sprawiedliwości. Przypomnę, jakbyście państwo wspomnieli. Zbigniew Ciąkalski, Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski, obecnie Jarosław Gowin. Co łączy tych ludzi? Nie wiem. Czy mają wspólną wizję, pasję? Czy mają wspólne plany? Nie ma. Żadnych. Wszystkie te nominacje były nominacjami marketingowymi, pod wpływem chwili, panie premierze. I teraz płacimy za to cenę, płacą cenę Polacy za to, że mieliśmy 4 ministrów. Nie powiem, którzy, ale w mojej ocenie co najmniej 2 nie nadawało na tę funkcję. Chcę jeszcze panu przypomnieć, panie premierze, że w 2008 roku w prokuraturze w Wydziale Przestępczości Gospodarczej istniał dział 5 w Wydziale 5 do spraw gospodarczych, który zajmował się właśnie przestępstwami giełdowymi, przestępstwami dotyczącymi papierów wartościowych i sprawy bankowo-finansowe. Wie pan, co się stało z tym wydziałem, który prowadził właśnie takie wyspecjalizowane sprawy? Został rozwiązany. A sprawy, które prowadził, trafiły do prokurator rejonowych. I pani prokurator, która zajmowała się znęcaniem, na przykład kradzieżą kury, czy jazdą w stanie nietrzeźwości na rowerze, nagle miała też prowadzić sprawę o oszustwa finansowe dotyczące papierów wartościowych. To jest pana zasługa, panie premierze, bo pan tych ministrów nominował. Więc niech pan teraz nie zwala odpowiedzialności na zły system, na złe prawo. To, co się obecnie dzieje, jest wynikiem pana działań i pana zaniechań. Świadomych lub też nieświadomych. To jest pytanie. Tego nie wiem. Sprawa Old Express. Jak to się dzieje, że firma, która przewozi setki tysięcy Polaków, każdego dnia ta firma przewoziła 6 tysięcy Polaków, nie spełniała podstawowych norm bezpieczeństwa, drodzy państwo. Od pracowników tej firmy wiem, że nie mieli kart identyfikacyjnych, nie mieli licencji, nie mieli książeczek wyszkolenia. Może, panie ministrze Nowak, odpowie mi pan, jak to jest możliwe, że dopuścił pan, czy też pana urząd, takie osoby do pracy w Old Express. Cieszmy się, że się nic nie stało w tym czasie. Ma pan szczęście, panie ministrze. Czy powstaje pytanie, czy sprawa Amber Gold i Old Express mogła funkcjonować bez osłony wysokich polityków i urzędników Platformy? Nie mogła, drodzy państwo. Wszyscy dobrze wiemy, że nie mogła. Dziś pytamy się także, czy zatrudnienie syna pana prezesa Rady Ministrów w firmie Old Express nie miało wpływu na bierność i bezczynność tak wielu instytucji państwa.
Czy sytuacja ta nie stanowiła przeszkody dla skutecznych działań organów państwa? Niech pan, panie premierze, odpowie, kiedy pan podjął wiedzę o Amber Gold? Kiedy pan podjął wiedzę o Old Express? Co przekazał pan synowi? Jakie informacje? Czy ostrzegł pan syna? To są ważne informacje. I na zakończenie, panie premierze, bardzo wiele osób, dziennikarzy, porównuje, że pana rząd, pana budżet państwa, który pan kreuje na spółkę z panem ministrem Rostowskim, to jest taki Amber Gold w cudzysłowie. A pan, ja zaraz to udowodnię. Proszę zmierzać do końca. A pan bardzo upodabnia się do pana Marcina P. A wie pan dlaczego? Czy wie pan, kto odpowiada za finanse w Sejmie? Czy wie pan, kto odpowiada za finanse w Sejmie w pana partii? Pan profesor Rosati. Panie pośle, a czy wie pan, że ja pan profesor Rosati, czy pan profesor Rosati, członek Platformy Obywatelskiej, szef Komisji Finansów, w 2006 roku był w Radzie Nadzorczej Warszawskiej Giełdy Inwestycyjnej. O zabranie głosu proszę pana posła Mariusza Oriona Jędryska, posła niezrzeszonego. Ale minuta, panie pośle, bo to się tworzą precedensy przecież. Więc czy nadzór nad polskimi finansami, nadzór nad polskim budżetem ma się zakończyć tak jak afera Piramida z Warszawską Giełdą Inwestycyjną, gdzie za nadzór nad finansami tej spółki odpowiadał pan profesor Rosati? Zapraszam pana posła Mariusza Oriona Jędryska, posła niezrzeszonego. Bardzo dziękuję.